Mak wschodni jest wieloletnią rośliną ozdobną. Pochodzi z południa Europy. Uprawiany jest w ogrodach ze względu na swoje niezwykłe walory ozdobne. Kwitnie na przełomie maja i czerwca. Kwiaty tego maku mają okazałą koronę z płatków w kolorze czerwonym z czarnymi plamami u nasady płatków. Nie wydzielają nektaru. Produkują natomiast bardzo dużo pyłku o dużej wartości odżywczej. Obnóża z pyłku mają kolor niemal czarny. Mak wschodni jest dosłownie oblegany przez pszczoły miodne, trzmiele oraz pszczoły samotnice. Jeżeli mamy odpowiednią glebę, która jest żyzna i niekwaśna, to możemy go uprawiać w naszym ogrodzie. Mak wschodni ze względu na to, że jest wartościową rośliną pokarmową dla wielu gatunków pszczół, świetnie nadaje się do tworzenia ogrodu botaniczno-zoologicznego.